Po tych torach, na których właśnie się znajduję, tramwaje mają już jeździć niedługo, bo od września regularnie tramwaje będą jeździć prosto do zajezdni tramwajowej Ananopol. Jak ta inwestycja wygląda na początku czerwca 2024? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie, gdzie również wejdziemy sobie do paru budynków na samej inwestycji. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Zjazd do zajezdni Ananopol. Witam Was tutaj, cześć Avizonosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał ze zjazd do zajezdni Ananopol i znajdujemy się obok najbliższej stacji metra, czyli stacja metra Brudno. I to w tym miejscu są aktualnie realizowane również prace przy przebudowie torowiska, stąd od zajezdni Ananopol prosto do ronda Żaba. I w tym miejscu możemy to zobaczyć. Te prace mają się zakończyć przynajmniej w teorii do końca tego miesiąca, czyli do końca czerwca 2024, ale o tym powiem trochę później. Tak samo jak o przebudowie wszystkich rozjazdów w ramach pętli Ananopol, ale może niekoniecznie w sumie wszystkich. Tymczasem w tym miejscu jest prawoskręt przed samym wjazdem do pętli i ten prawoskręt skręci się już ciągnie do samej ulicy Inowłockiej, w skrócie do zajezdni Ananopol. To tędy tramwaje będą skręcać przez nowe skrzyżowanie, które w tym miejscu powstało z działającą już sygnalizacją świetlną dla samochodów. Tramwaje oczywiście tędy jeszcze nie jeżdżą, bo jest zamknięty odcinek właśnie od ronda Żaby do tego miejsca. No i na dalszym odcinku widzimy nowy przystanek na ulicy Inowłockiej. Ten przystanek będzie krańcowy dla tramwajów, które będą zjeżdżać do samej zajezdni. W skrócie ostatni przystanek na trasie. Dalej widzimy nowy chodnik, ulicę Inowłocką, w przyszłości będziecie ciągnąć dalej i w tym miejscu nowy przystanek autobusowy i oczywiście samą nową zajezdnię tramwajową Ananopol. To jest ważne, bo faktycznie ona w tym miejscu się buduje, ale o niej za chwilę. Więcej opowiem za około 3 minuty. Najpierw sobie zerknijmy na samą ulicę Inowłocką, jak i również na samą przebudowę, jeżeli chodzi o pętlę Ananopol. Zwróćcie uwagę w tym miejscu, że tutaj dosyć już jest rozbudowany układ torowy, jeżeli chodzi o samą zajezdnię i w tym miejscu to wszystko będzie sterowane zdalnie. W skrócie, motorniczy w tym miejscu już nie przestawia rozjazdów. Motorniczy czy tylko łącznie i jedzie. Przed wjazdem na pierwszy tor zjazdy jest specjalna sygnalizacja świetna, która informuje motorniczego na zasadzie zielonego i czerwonego światła, czy może wjechać na rozjazdy i przejechać dany odcinek, czy nie. W ten sposób będzie mógł przejechać dane odcinki torowe, które będą układane na całą trasę dla danego tramwaju zdalnie z różnych miejsc. Ale o szczegółach Wam powiem już, jak przejdziemy do samej zajezdni, bo jest to dosyć odjechane. I to jest pierwsza tego typu zajezdnia w Warszawie. Z kolei tutaj przy skrzyżowaniu z ulicą Ananopol i ulicą Inowłocką możemy zobaczyć, że faktycznie trochę się dzieje. A właściwie trochę rzeczy już się kończy. Przystanki autobusowe nowe powstały, a przynajmniej w teorii. W praktyce to są tylko i wyłącznie przystanki autobusowe wstawione tutaj na szybko, żeby jakoś mogły jeździć autobusy. Jak widzicie, linia Z4 w tym miejscu sobie na spokojnie funkcjonuje. Z kolei na dalszym odcinku możemy zobaczyć, że również są realizowane prace, jeżeli chodzi o ostatnie prace wykończeniowe, ale tutaj właściwie już się dużo nie dzieje. Więcej się dzieje, jeżeli chodzi o pętlę Ananopol, gdzie w ramach odrębnej inwestycji są przebudowane rozjazdy. Rozjazdy po to, aby w przyszłości podczas już funkcjonowania tramwaju w tym miejscu nie trzeba było robić jakiegokolwiek rodzaju remontów, bo po prostu to by się wyrównało z zamknięciem i odłączeniem samej zajezdni Ananopol z ruchem w całym mieście. Dlatego też w tym miejscu aktualnie są przebudowane wszystkie rozjazdy, wszystkie tory, które są stare i to wszystko jest tutaj aktualnie realizowane. Szkoda tylko łącznie, że wszystko nie zostało zrealizowane jakieś pół roku temu, kiedy i tak było zamknięcie tutaj na Ananopolu. Wtedy wszystko można było zrobić w ramach jednego wyłączenia torowego, a tak jest to wszystko podzielone na etapy i jest to drugi raz realizowane. To tak trochę się pachnie tutaj, jakby to było coś niezorganizowane i było podzielone na części i można to było zrobić wszystko lepiej. Podobnie z tramwajem na peron 9, ale o tym już mówiłem w filmie o tramwaju do Warszawy Zachodniej. Jak coś możecie sobie zerknąć na ostatnie filmy z kanału Avizonosz. Tymczasem w tym miejscu możemy zobaczyć skręt właśnie w prawo i też zwróćcie uwagę, że z nowej zajezdni będzie można również wyjechać na Żeroń Wschodni i w drugą stronę. No i to co ważne, tutaj te zjazdy są już normalnie sterowane, czyli oczywiście radiowo z kabiny motorniczego. Tymczasem tutaj możemy zobaczyć ten nowy przystanek, który nie będzie mieć raczej wiaty. Góra będzie mieć słupek informacyjny, czy to jest przystanek krańcowy i w tym miejscu będzie można wysiąść z przystanku tramwajowego, kiedy tramwaj będzie jechać do samej zajezdni. Bądź jeżeli będą jakieś tramwajowe taksówki, które będą podwozić do samej zajezdni, w tym miejscu będzie można po prostu sobie podjechać tramwajem. Mówię tramwajowe taksówki, bo tak słyszałem, że może coś takiego by się pojawiło. Zresztą zobaczymy. Z kolei tutaj dalej prosto zwróćcie uwagę, że jest zaślepiona aktualnie ulica Inowłocka.
Śląska. Ona miała być już pierwotnie dawno, dawno temu przebudowana i wybudowana na dalszym odcinku do ulicy Białołęckiej, natomiast cały czas nie powstała. Odcinek, który tutaj jest do zrealizowania, jest całkiem krótki, bo to jeszcze jest ulica Białołęcka. Wzdłuż samego RODOS-u wystarczy wybudować tę ulicę jednopasmową w każdym kierunku, tak jak to, że to jest w tym miejscu wygląda, i z chodnikiem. Ma być to zrealizowane w bliżej nieokreślonym czasie. Na razie tramwaje wykonały to, co jest dla nich niezbędne, i ogrodziły wszystko ekranami akustycznymi, dzięki czemu nikt tutaj przypadkiem nie wpadnie, jak i również dzikie zwierzęta nie będą wchodzić na tą ulicę. Z kolei przed samą zajezdnią mamy już oczywiście nowy układ torowy, jeżeli chodzi o tory tramwajowe, a dalej możemy zobaczyć miejsce parkingowe dla gości, którzy będą podjeżdżać, dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami i przystanek autobusowy. Jakieś linie nocne mają tutaj dojeżdżać w nocy, żeby faktycznie dało się dojechać do samej zajezdni. Dalej jest wytyczone trochę z miejsca większego do zawracania do autobusów, żeby tutaj na spokojnie autobusy również przegubowe mogły zawrócić, i sama zajezdnia tramwajowa Annopol. A teraz przelecimy się nad całą zajezdnią, żebyście zobaczyli, jak w przyszłości tramwaj będzie przejeżdżać przez całą zajezdnię w najkrótszej drodze. To mianowicie, wjeżdża oczywiście na nowy rozjazd i chwilę wcześniej ma sygnalizację świetlną, czy czerwoną, czy zieloną, jeżeli ma już ustawiony układ torowy na całej zajezdni. Następnie wjeżdża przez pierwszą bramę i może sobie skręcić do poszczególnych budynków. Jeżeli coś jest z nim nie tak, no to oczywiście może sobie wjechać na postój dla wagonów, które są powypadkowe. Jeżeli jest wszystko git, no to jedzie dalej prosto i proszę bardzo, jedzie prosto do myjni przejazdowej. Dwa skrajne tory po prawej stronie to są właśnie myjnie przejazdowe, 10B to jest myjnia przelotowa, z kolei 10A to jest tor prób, z którego raczej tramwaje nigdy nie będą korzystać do codziennego ruchu. Tor prób jest prawie całkowicie zadaszony, prawie całkowicie. Zresztą zobaczycie za chwilę dalej, bo przed samym budynkiem 1C jest tam przejazd dla samych pojazdów zajezdni. Dalej tramwaje tutaj się rozjeżdżają po tych wszystkich torach, jak już przejadą przez jedną lub drugą lub trzecią myjnię, i wjeżdżają do budynku 1C. I budynek 1C to jest oczywiście hala obsługi technicznej, przez którą codziennie tramwaje muszą przejechać. Przeglądy techniczne codzienne, sprawdzenie, czy wszystko działa, czy jest piasek dosypany, czy wszystkiego rodzaju płyny i inne rzeczy są na idealnie zrealizowane, i jeżeli to się wszystko zgadza i tramwaj jest w świetnej formie, nie trzeba dowiedzieć żadnych większych przeglądów, tramwaj stąd wyjeżdża i jedzie prosto do budynku numer 3, czyli oczywiście do hali postojowej. Jeżeli coś jest nie tak, skręca wcześniej na budynek 1A, czyli oczywiście do hali napraw, i tam są realizowane większe naprawy. Wtedy później z hali napraw to co ma tramwaj wyjazd do innego budynku, czy budynku numer 9, czyli do lakierni i do garażu wagonów wypadkowych, jak i również dla pługów. Ale bardziej chodzi o budynek lakierni i tam faktycznie mogą być realizowane kolejne prace, jak już tramwaj wyjedzie z hali napraw. Ale co ważne, jak i wszystko jest git, to później tramwaje wyjeżdżają prosto z hali postojowej i przez budynek, właściwie budkę 7B, odbijają się i wyjeżdżają na miasto. Tak w skrócie, tramwaje będą przejeżdżać standardowo przez samą zajezdnię i wszystkie tory po trasie będą automatycznie układane przez cały system. W większości będzie to układane przez sam system automatyczny, ale też jest oczywiście możliwość zaplanowania trasy tramwaju po samej zajezdni ręcznie. I zaraz wam opowiem, jak to dokładnie funkcjonuje. Tymczasem tak wygląda sama zajezdnia z daleka, jak sobie na nią popatrzymy. No, jest to ogromna inwestycja. Biorąc pod uwagę, że wszystkie prace budowlane mają się zakończyć do końca tego miesiąca, to bym powiedział, że jeszcze trochę tych prac wykończeniowych tutaj pozostało. Oczywiście pamiętajcie, że to, że inwestycja ma się zakończyć na koniec tego miesiąca, nie oznacza, że wszystko będzie już gotowe, bo chociażby tramwaje znaczyły, że jeszcze nie ma na przykład wyposażenia wszystkich budynków. Wszelkiego rodzaju stoły, meble, krzesła i tego typu rzeczy muszą być jeszcze zakupione, jak i również na przykład wszelkiego rodzaju narzędzie. Tramwaje na razie cały czas nie mówią o zakupie nowego taboru technicznego, który jest niezbędny do obsługi tej zajezdni. Twierdzą, że trzeba po prostu przewieźć różnego rodzaju pojazdy z innych obiektów i zakładów, które się znajdują na terenie Warszawy. Według mnie to jest dobry pomysł. Faktycznie może jest ich za dużo na odpowiednich zakładach, ale i tak sądzę, że nie obędzie się od zakupu nowych pojazdów specjalnie dla tej zajezdni, ale na razie w tym temacie jest cisza w eterze. Oczywiście sam obiekt jest ogromny i będzie tutaj mogło pracować, z tego co pamiętam, 400 osób, 100 nowych etatów będzie ogólnie na samym obiekcie, więc całkiem to ładnie wygląda, natomiast większość pracowników po prostu się przeniesie z innych zakładów tramwajowych na terenie całej Warszawy. W skrócie po prostu wielka przeprowadzka, również jeżeli chodzi o pracowników i nie tylko i wyłącznie same tramwaje. Tymczasem tutaj mam dla was taką ciekawostkę, która się znajduje obok. Czy ciekawostka nieciekawa, ale stwierdziłem, że warto było wam to tutaj pokazać, skoro już jesteśmy na Białęce i tak blisko Marewilskiej, żebyście zobaczyli, jak wygląda właśnie sama Marewilska 44 w tym miejscu. No, jest faktycznie spalona. Widać doskonale, że ten dach cały spłonął i się pozawalał do środka. Też widać, że jeden oddzielny budynek przetrwał to całkowicie. No, obiekt sam oczywiście jest niefunkcjonalny, jeżeli chodzi o tą największą halę, która tam była podzielona chyba z trzech części.
części, z tego co pamiętam. Nie wypowiem wam się w temacie, czy już wiadomo, co się dokładnie wydarzyło. Nie będę też podsycać teorii, że może to po prostu był zamach i to było specjalne działanie, jeżeli chodzi o Rosję. Nie wiem, w tym temacie się nie wypowiem, wiem tylko wyłącznie, że faktycznie są plany odbudowy tego obiektu i postawienia tymczasowego obiektu w podobnej lokalizacji. Natomiast na razie nic się w tym temacie nie dzieje, jeżeli chodzi o jakieś większe prace. Oczywiście formalnościowo coś tam się dzieje, jakieś odszkodowania są realizowane w ramach miasta, ale z tego co wiem, nie są one największe. Natomiast faktycznie, jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak to wygląda, to proszę bardzo, mieliście ujęcie na Marywisko. Ale dobra, wróćmy sobie już do bardziej pozytywnych tematów, czyli do samej zajezdni tramwajowej Annopol, która całkiem ładnie się prezentuje z Warszawą. Chociaż, jak możecie zobaczyć, w tym miejscu trochę jest daleko od centrum miasta, prawda? No dobrze, zetknijmy sobie trochę bardziej z bliska, jak to wszystko wygląda i jeszcze będziecie mieli jedno ujęcie z podpisaniem tych wszystkich budynków, jak to mogliście zobaczyć poprzednio na przejeździe. Pamiętajcie, że te wszystkie cyferki mają odniesienie w spisie treści, który się znajduje obok, bądź też na stronie tramwajów zajezdnia annopol.pl. Jak dobrze pamiętam, to jest taki dokładnie adres tej strony. No to poszczególnie tutaj budynki możecie zobaczyć ponownie, jak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o ten cały nowy układ tramwajowy. Jest tego całkiem dużo w tym miejscu. Jest też dosyć duży parking dla pracowników na terenie samego środka zakładu. Natomiast ten parking jest szczególny, bo pod nim się znajduje jeden ogromny obiekt numer 16, czyli zbiornik retencyjny. Zresztą o tym będę mógł dużo mówić, bo faktycznie miałem okazję wejść na sam teren zajezdni i dowiedzieć się dużo więcej informacji. Jak na przykład wejść tutaj? Proszę bardzo. Znajdujemy się, a właściwie tyle co pokazuję, ujęcia z budynku 1A, czyli hala napraw. Jak widzicie, jest ona całkiem pokaźna. Są oczywiście kanały, żeby wejść pod tramwaj na spokojnie, jak również są bardzo ciekawe rzeczy, które możemy tutaj zobaczyć. Pomijając możliwości wchodzenia na wysokość pantografów, również jest tutaj odsuwana sztywna sieć trakcyjna. To jest dosyć coś odjechanego, jeżeli chodzi o nowoczesności w tramwaj warszawski. Coś takiego już istnieje, z tego co pamiętam, na jednym z zakładów. Ale tutaj mamy zupełnie to zrealizowane po nowemu, w nowym standardzie. Jak widzicie, są odsuwane na każdym z torów sztywne sieci trakcyjne, które wjeżdżają tutaj w tym miejscu. W skrócie, tramwaj o własnych siłach może tutaj wjechać, a następnie może być zdemontowana w każda część, która się znajduje na górze tramwaju, czyli na przykład pantograf lub różnego rodzaju innego rodzaju sprzęty, które się znajdują, na przykład wentylatory czy cała klimatyzacja. Więc wszystko, co się znajduje na górze w tym miejscu, może być zdejmowane, może być serwisowane, wszystko stylizowane bezpiecznie, bo właśnie sieci trakcyjnej w tym miejscu nie ma i naprawdę całkiem ładnie to wygląda i przestrzennie. Tutaj jest trochę tych torów schowane, zresztą jak możecie zobaczyć na załącznym obrazku. Nie wszystkie tory mają kanały, bo na nie wszystkich torach będzie wszystko realizowane. Na górze jest jeszcze jedna wielka suwnica, która jeździ nad wszystkimi torami. A właściwie nawet nie jedna, tylko dwie. Więc na spokojnie można też przewozić te wszystkie rzeczy z góry, bez konieczności jakiegokolwiek wysiłku. Więc całkiem ładnie to wygląda. Sama suwnica w tym miejscu się znajduje, zresztą jak widzicie. Jej obciążenie maksymalnego nie powiem, bo nie udało mi się wejść do samego obiektu. Zresztą ogólnie faktycznie było wejście dla mediów i trochę zobaczyliśmy, ale i tak dla mnie oczywiście całkowicie za mało. Tymczasem byliśmy w budynku 1A, czyli tym po lewej stronie, który już nam zniknął. Następnie jest budynek 1B i 1C. 10A, mój najbardziej ulubiony budynek, do którego cały czas miałem okazję wejść, czyli tor prób, gdzie będą realizowane próby do spędzenia i hamowania do 30 km na godzinę w terenie całkowicie prawie zamkniętym. Następnie widzimy pozostałe obiekty, jak na przykład budynek 9, który jest właśnie lakiernią i do niego też sobie wpadniemy, jak również do samej hali postojowej, czyli budynku numer 3. Na hali postojowej tych tramwajów naprawdę będzie mogło się dużo tam znajdować, bo 152 składy. Całkiem dużo, prawda? 19 torów po 8 tramwajów na każdym z nich. Z kolei w tym miejscu jest ten wielki parking, pod którym się znajduje zbiornik retencyjny. I to jest właśnie ta ekologia, która się znajduje na terenie całego zakładu. Wszystkie elementy, które się znajdują na terenie tej zajezdni, są tak zrealizowane, aby pochłaniać wodę i właśnie zrzucać ją tutaj do zbiornika retencyjnego. Ona też jest później odzyskiwana i może być wykorzystywana ponownie do spłukiwania chociażby wody w CDS-ach. Więc taka ciekawostka, że ta woda w tym miejscu faktycznie jeszcze jest ponownie wykorzystywana. Więc trochę tutaj tych nowości i trochę tych barierów tutaj jest zrealizowanych. Zresztą niektóre tego typu elementy wodne również są wykorzystywane chociażby do podlewania, bo też się znajdują podlewaczki i również w akcji je zresztą tutaj zobaczycie. Tymczasem w tym miejscu możemy zobaczyć te dwie myjnie
przylotowe po lewej stronie i po prawej stronie ten pierwszy, to tutaj się zaczyna, to jest właśnie mynia grudnowego mycia, gdzie na spokojnie cały tramwaj będzie mógł wjechać, będzie mógł być umyty w całości, również od góry, bo jest tam specjalnie taka górna część przygotowana i będą specjalne programy, aby tramwaj mógł być całkowicie umyty przez sam program i automatycznie, bez konieczności jakichkolwiek większych prac realizowanych ręcznie. Zresztą z tego co pamiętam, znaczy nie miałem okazji jeszcze być w środku, ale tak to mniej więcej miało wyglądać. Tutaj oczywiście mamy jeszcze ten jeden tor, najbardziej skrajny po lewej stronie, to jest oczywiście ten tor prób. Mój ulubiony budynek, do którego cały czas nie miałem okazji jeszcze wejść, ale może się jeszcze uda to w wakacje jakoś zrealizować. W sumie zresztą wakacje się już teraz zaczynają, ale teraz będzie dosyć dużo już tej pracy realizowanej przez same tramwaje, a nie przez wykonawcę. Z kolei w tym miejscu możemy zobaczyć zupełnie inny budynek, czyli budynek numer 5. Jest to obiekt pogotowia sieciowego i torów. Jest to oczywiście tam podzielone, jeżeli chodzi o sam obiekt i w tym są przygotowane pomieszczenia dla pogotowia torów i sieci dyrekcyjnej, w tym pomieszczenia warsztatowe, biurowa, socjalne, techniczne i magazynowe. Dalej znajduje się magazyn, znaczy dalej się znajduje garaż dla nich wszystkich, jak i również oczywiście duży parking dla wszystkich pracowników. Tu jest budynek numer 9, o którym więcej powiem, jak wejdziemy sobie do samej hali lakierni, która jest dwukomorowa, a tutaj z kolei możemy zobaczyć kolejny obiekt, czyli budynek numer 4. Budynek numer 4 jest trochę innym obiektem, na którym teraz lecimy po prawej stronie, czyli to jest podstacja trakcyjna i pogotowie energetycznego, który może sobie spokojnie tutaj wjechać po torach z siecią trakcyjną, które są ustawione bezpośrednio na wyjazd na miasto, jeżeli jest tylko i wyłącznie taka potrzeba, więc w ten sposób tutaj to funkcjonuje. Z budynku tego będzie realizowane zasilanie sieci trakcyjnej na zajezdni oraz drodze dojazdowej. W budynku będzie również pomieszczenia dla obsługi pogotowia energetycznego oraz garaż dwustanowiskowy dla samochodów pogotowia energetycznego. Przy budynku uwzględniono plac manewrowy ułatwiający dostęp do zasilaczy trakcyjnych. Tutaj z kolei możecie zobaczyć bramkę nad torami, która będzie badać, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o stan pantografów. I dzięki temu zajezdnie będzie widzieć, czy trzeba sobie zrzucić tramwaj na jakieś większe kolejne przeglądy. Z kolei w tym miejscu teraz lecimy nad głównym budynkiem na terenie całej zajezdni, czyli budynkiem nr 2, budynek administracyjny, który na parterze i na piętrze będzie mieć zlokalizowane pomieszczenia dla motorniczych, biurowe, socjalne i sanitarne. W tym budynku również będzie winda, jako jeden z nielicznych budynków, bo oczywiście będzie w pełni dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Co ważne, sam budynek będzie mieć też na dole schowane archiwa, jak i również innego rodzaju pomieszczenia techniczne, gospodarcze. Tak to będzie wyglądać. Z kolei też zwróćcie uwagę, że tutaj budynek numer 9 ma numerację swoją i ma już swoją cyferkę na sobie pokazaną i każdy z tych budynków będzie mieć taką cyferkę zamontowaną na sobie. No, może po samym silo piaskowym. No i tak to wygląda i prezentuje się, a tu mamy z kolei budynek numer 9, czyli lakiernię. Lakiernia jest całkiem ciekawym obiektem na terenie całego zakładu, gdyż jest dosyć rozbudowana, jeżeli chodzi o część w środku. Budynek posiada trzy tory i jest podzielona na dwie części, lakiernię i garaż dla tramwajów pobudkowych. Hala lakierni, której się właśnie znajdujemy, posiada jeden tor wyposażony w dwie niezależne kabiny, przygotowawczą i lakierniczo-suszarną. Suszarniczą. Do lakierni przynależą pomieszczenia magazynu farb i lakierów, pomieszczenia socjalne dla pracowników, techniczne. Pozostała część budynku posażona jest w dwa tory przeznaczone dla dwóch tramwajów powypadkowych i oczekujące na komisję powiatkową oraz dla tramwajów technicznych, jak na przykład pługów. Jak widzicie, sama część właśnie lakierni jest całkiem ładnie zrealizowana. Oczywiście jest jeszcze zafoliowana, ale aż kusi faktycznie zobaczyć tutaj tramwaj jakiś w akcji, prawda? Też będzie, jak widzicie, można na spokojnie podjechać na dowolną wysokość tramwaju i na przykład go przemalować na inne kolory. Lub jeszcze inne bajery tutaj oczywiście porobić. Więc jak widzicie, hala lakierni w tym miejscu się znajduje, jest całkiem pokaźna, jeżeli chodzi o rozmiar. A tu są te dwa tory dla tramwajów powypadkowych, które się znajdują obok. No, z ostrością miałem problem, żeby faktycznie ustawić to, mam ładnie pokazać. Na drugiej hali już mi się trochę lepiej to udało. Na spokojnie tutaj dwa tramwaje będą mogły się zmieścić normalnej długości 33 metry, żeby na spokojnie tutaj sobie zatrzymać się i być sprawdzone. Zresztą jeden tor jest trochę dłuższy, jeżeli chodzi o część zbudowaną. Z kolei tutaj widzimy już wejścia do samej hali postojowej, tutaj się znajdują co drugą tą część i jedna rzecz, która mnie faktycznie rzuciła na kolana, jeżeli chodzi o halę postojową, to jest to, jak tam jest jasno, bez jakiegokolwiek oświetlenia sztucznego. To faktycznie robi wrażenie. Z kolei teraz lecimy nad budynkiem numer 8. Budynek numer 8 to jest budka garażowa z zapleczem, w którym znajdować się będą pomieszczenia dla dla osób kierujących pogotowie dźwigowe i brygad eksplodujących tramwaje oraz wiaty na odpady i złom. W garażu są dwa stanowiska, w których może scenować żuraw tramwajowego pogotowia ciężkiego. I to jest jeden z tego typu według mnie sprzętów, który raczej jest niezbędny dla każdej zajezdni, z każdym obiektów jako po jednej sztuce. A tutaj takiej raczej nie będzie, jak zdać z innych zakładów, gdzie takie tego
typu pojazdy się znajdują raczej w pojedynkę. Z kolei tutaj przed samym wjazdem na zajezdnię tramwajową mamy trochę ciekawostek, jeżeli chodzi o przystanek autobusowy. Przystanek w tym miejscu będzie dla osób, które będą dojeżdżać do samej zajezdni, bądź też z niej wyjeżdżać. Jak widzicie, jest tutaj przystanek z zatoczką, aby na spokojnie mógł sobie autobus podjechać. Taki normalny autobus przegubowy. Co ważne, też będzie mógł zawrócić w jakiś bardziej bliżej nieokreślony sposób przed samym zakładem, ale nie jestem przekonany, czy autobus przegubowy tutaj wykręci, ale może nie znam możliwości tego typu autobusów, może się tu uda na spokojnie. Natomiast jeszcze nie wiem, jaka ta linia autobusowa nocna będzie dojeżdżać w te miejsce, ale wiemy, że jest to planowane przez ZTM i najprawdopodobniej, kiedy już faktycznie zakład będzie funkcjonować, będą tutaj już też realizowane połączenia autobusowe nocne dla samych motorniczych i pozostałych pracowników samego zakładu, bo pamiętajcie, że motorniczych jest choć dużo na samym obiekcie, to i tak samej obsługi technicznej, która jest niezbędna dla tych wszystkich budynków, też jest bardzo dużo. Tutaj też ciekawostek mogę wam powiedzieć, że na samym zakręcie jest zamontowana jedna z anten, która doszczytuje tramwaj, dzięki czemu będzie widzieć już, jaki tramwaj wjeżdża na samą zajezdnię i dzięki temu też będzie układany dokładnie cały tor wjazdu dla danego tramwaju. Później tramwaj przejeżdża przez bramkę pomiarową, na której właśnie jest realizowany pomiar samego pantografu i w ten sposób zajezdnia i cały system automatycznego zarządzania będzie widzieć, na które tory i gdzie dokładnie skierować dany tramwaj. I zobaczmy, jak to właściwie wygląda. To o tym za chwilę, najpierw podlewaczki. O, działa. Tak, wszystkie tereny zielone, które potrzebują podlewania na terenie zajezdni, mają zamontowane podlewaczki, a przynajmniej będą miały na zakończenie inwestycji i jak widzicie pod samą halą postojową już działają, już funkcjonują. Nie? Ładnie to wygląda? Ładnie, ładnie. To już ciekawostek, te wielkie skrzynie, które tam były zlokalizowane, one służą za cały system sterowania i tam z nich będzie można chociażby zaplanować trasę tramwaju. No, taka ciekawostka. Dobra, o samym funkcjonowaniu zajezdni, jeżeli chodzi o trasy wyznaczone, bardzo chętnie bym o tym przygotował film prosto z zajezdni, no ale to zobaczymy, czy mi się uda, bo faktycznie jest to całkiem ciekawy system. Ja wiem, że tego typu systemy już działają w Polsce, ale w Warszawie czegoś takiego już nie mieliśmy i dla mnie to jest zupełna nowość, bo dzięki temu systemowi po prostu na danym budynku, każdym budynku, gdzie jest wyjazd na torowisko tramwajowe na zajezdni, będzie specjalny system, gdzie będzie się planować trasę tramwaju. W skrócie, będziemy planować od którego budynku do którego miejsca ma jechać tramwaj, a następnie wszystkie rozjazdy będą ustawione po trasie. Teraz zajezdnia wie dokładnie, w jakiej lokalizacji się znajduje dany tramwaj i następnie układa tory. Kiedy tory są już ustawione na całej długości, nie ma żadnego innego tramwaju kolizyjnego, wtedy ustawię się zielone światło dla motorniczego i wtedy tramwaj może na spokojnie wyjechać. Tak to w przeciwnym przypadku wszystkie rozjazdy świecą się na czerwono, żeby nie można było po prostu wjechać. Z ciekawostek, bo wiem doskonale, że pisaliście mi dużo komentarzy, że halo, halo, widzę, no już faktycznie są tutaj ekrana, te panele fotowoltaiczne na dachu zamontowane, ale coś ich trochę mało. Wiem o tym, też takie miałem odczucie i się zapytałem te faktycznie wykonawcy, jak to dokładnie wygląda i dostałem informację, że jest możliwość w przyszłości zmontowania większej ilości paneli fotowoltaicznych, jeżeli będą tylko tego tramwaja chciały, więc sieć jest do tego przygotowana, z tego zrozumiałem, jeżeli chodzi o same budynki, tylko wyłącznie wystarczy później w przyszłości po prostu to rozbudować, jeżeli tramwaje warszawskie tego będą po prostu chciały, więc taka ciekawostka. Tak wygląda hala postojowa, no jest pokaźna, tak, no co by tutaj dużo nie mówić, jeżeli tutaj 152 tramwaje mają się zmieścić, jest tutaj 19 torów, no to siłą rzeczy musi to być wrażenie. No i zwróćcie uwagę, że tutaj nie ma nigdzie wyłączonego aktualnie oświetlenia, jak tutaj chodzimy, i tylko łącznie wszystko ze świetlików jest oświetlone, więc to faktycznie robi wrażenie, że to wszystko całkiem ładnie jest wyświetlone, tylko łącznie z samego dachu, no i oczywiście szyb, które się znajdują również w samych ścianach. Tak to wygląda. No i nie będę ukrywać, że całkiem faktycznie podobało mi się to wejście na samą zajezdnię, chociaż oczywiście jak zawsze dla mnie, tak już powiedziałem wcześniej, jest tego zawsze za mało. Z ciekawostek, same te rozjazdy wszystkie są automatycznie sterowane, pomijając rozjazdy, które są jednokierunkowe, zjazdowe, jak na przykład tutaj. I ogólnie większość rozjazdów i torów na samej zajezdni jest jednokierunkowa. W skrócie system, który jest tutaj do automatycznego zarządzania, nie puści tramwaju pod prąd, bo jest ruch ogólnie taki tramwajowy, tak jak pokazałem w trakcie tego przelotu ogólnego. W skrócie tramwaj jest zawsze wjeżdżają w prawo, przejeżdżają przez myjnię, przejeżdżają przez halę napraw i później do hali postojowej. I takie kółeczko mogą być tramwaje w mniej więcej tym kółku. Oczywiście jest parę poszczególnych torów, które są dwukierunkowe i wtedy są sygnalizatory świetlne dla motorniczych z dwóch stron, ale jest ich tylko i wyłącznie kilka. Pozostałe rozjazdy, jeżeli są jednokierunkowe, nie są elektroniczne, tylko i wyłącznie są takie zwykłe zjazdowe. Też z ważnych informacji, jeżeli jesteście ciekawi, to tak, wszystkie bramy, które tutaj widzicie, będą automatycznie otwierane przed samymi tramwajami i w tym miejscu z ciekawostek znajduje się trójka.
trójką. Natomiast tutaj możecie zobaczyć same ekrany akustyczne i one też jak dla mnie są dosyć ciekawe. Bo zwróćcie uwagę, że ekrany akustyczne mają w sobie któryś SUV wyższy, na którym jest zamontowana sama sieć trakcyjna. I to jest ciekawostka, której ja nie wiedziałem wcześniej, że te SUVy są trochę bardziej oddychane niż się normalnie wydaje. A mianowicie, wiemy doskonale, że one są dosyć głębokie. Nie powiem wam, na ile metrów są wbijane pale, ale naprawdę są głębokie na, z tego co powiem, ponad 10 metrów, albo w okolicach 10 metrów, więc są naprawdę całkiem głęboko wbite, żeby faktycznie to wszystko wytrzymało. Natomiast najciekawsze jest to, co zrobić, kiedy będzie potrzebna wymiana takiego słupu, jeżeli się uszkodzi, bądź po prostu coś będzie z nim nie tak. Nie wiem, na przykład coś w niego wjedzie. Jeżeli taka sytuacja będzie potrzebna, wtedy na spokojnie taki słup po prostu się wysuwa. On nie jest zabetonowany, on jest wsunięty. I to naprawdę zrobiło na mnie wrażenie. Wszystkie słupy, które się w ramach ekranów akustycznych jako słup od sieci trakcyjnej mogą być wysunięte. Robi wrażenie, co nie? Taka ciekawostka. Tutaj z kolei znajduje się silos od piasku, który jest niezbędny oczywiście do funkcjonowania tramwajów i właśnie znajduje się obok budynku, w którym będzie to wszystko napełnione w ramach codziennej obsługi. A tutaj jest wyjazd techniczny ewakuacyjny, który w tym miejscu się znajduje. Jest oczywiście budka wartownicza i tutaj ogólnie już droga jest właściwie gotowa. Zwróćcie uwagę tylko łącznie, że w tym miejscu jeszcze ekrany akustyczne są połączone, bo w tym miejscu jest jeszcze wjazd na zaplecze budowy i ogólnie jakieś większe prace są realizowane. Natomiast w przyszłości cała zajezdnia będzie ogrodzona w pełni ekranami akustycznymi. Oczywiście do samej drogi ewakuacyjnej w tym miejscu będzie zamontowana brama ewakuacyjna, ale będzie przezierna, w skrócie będą tutaj szyby w ramach ekranów akustycznych i będzie można po prostu w ramach sytuacji awaryjnej otworzyć. Ale ogólnie cała zajezdnia dookoła całego terenu, pomijając wjazd od ulicy Inowłocki, będzie w całości ogrodzona. To trochę faktycznie mnie zdziwiło. Ale też jest dobra informacja, bo miałem okazję chodzić dookoła samej zajezdni i nie dziwię się, że takie jest rozwiązanie. Po pierwsze, dzięki temu tramwaje będą mogły się ochronić przed wszelkiego rodzaju graficiarzami, którzy chcieliby wejść na teren zakładu. Po prostu trzeba będzie pokonać w ten sposób ponad 3-metrowy mur. No, nie jest to już takie łatwe. Po drugie, na tym murze i tak się znajdują w dużej ilości miejsc sieci trakcyjne, więc to też od razu zniechęca tego typu osoby. A po trzecie, najważniejsze, w okolicy jest trochę dużo dzikich zwierząt i mogłyby tutaj wchodzić na teren zakładu. A tak, żadne z tych zwierząt raczej na spokojnie nie wejdzie. Tu jeszcze ciekawostek dla osób, które nie oglądały moich poprzednich filmów zajezdnia Nopol. W tym budynku po środku, czyli 1B, będzie się znajdować stołówka, bo oczywiście gdzieś też potrzebny jest bufet. I te wszystkie ekrany akustyczne, które tutaj w tym miejscu widzicie, są zamontowane, ale w przyszłości, jak ja powiedziałem, może być ich jeszcze więcej. I też ciekawostek, ogólnie tramwaje teraz mają taką politykę, żeby wszystkie te tramwaje były stacjonowały pod dachem w hali obsługi, znaczy w hali postojowej, ale jeżeli coś, to jest parę torów specjalnie wzmocnionych, na których tramwaje będą mogły sobie stać pod chmurką, natomiast takiej opcji na razie nie przewidują tramwaje warszawskie. Tu z kolei widzicie te sygnalizatory świetne, które mają właśnie dwie komory, czy jedna jest zielona, druga jest czerwona i one będą sygnalizować motorniczego, kiedy już faktycznie jest ustawiona droga dla tramwaju i kiedy może wjechać na dany odcinek torowy. W ten sposób będzie się funkcjonować cały zakład. Jeżeli jesteście ciekawi, który z torów jest dostępny dla tramwaju w przyszłości, jako możliwość postawienia dodatkowych torów, dodatkowych składów i na spokojnie ruszą i sieć taksyjna to wytrzyma, to jest to na przykład skrajny tor po w stronie zachodniej, czyli ten najbardziej po prawej stronie teraz na ujęciu, obok całej hali postojowej. Tamten cały tor w przyszłości może być wykorzystywany jako tor postojowy, ale na razie takich planów nie ma, tak jak powiedziałem. Tymczasem to był na tyle materiału. Jeżeli taki film się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jak zawsze zachęcam was do zostania patronami Wznosza i do dołączenia do grupy Cołów Tramwajów Warszawskich na Facebooku, tutaj macie link w opisie. Tymczasem z ważnych informacji pewnie się spytacie, jakie tramwaje tutaj będą jeździć na tą zajezdnię i stacjonować, tutaj sobie stać nie pod chmurką, a w nowej hali postojowej. Już wam mówię. Będą to Hipolity, jednokierunkowe Hyundai, trochę Swingów i 105N, jak i również 120N z Żoliborza. Taką informację podały tramwaje warszawskie już jakiś czas temu, na sam koniec maja, więc ogólnie w dużym skrócie trochę tych tramwajów tutaj będzie, jeżeli chodzi o rodzaje. I jeżeli jesteście ciekawi, czy na przykład Hipolity będą mogły być tramwajami, które będą jeździć po automatycznych rozjazdach, to tak, one też nadają informacje na tego typu systemów i ten system już właściwie mógłby teraz funkcjonować, bo każdy tramwaj taką informację musi podawać, chociażby przy przestawieniu z rozjazdów. Jeżeli tego typu systemów nie ma zainstalowane, jak na przykład nowy tramwaj tutaj przychodzi teraz z Krakowa, no to wtedy to nie ma. Swoją drogą ciekawostka, tramwaj z Krakowa ma jeździć najprawdopodobniej na 36, ale rozmowy cały czas, jeżeli chodzi o ZTM i tramwaj warszawski, z tego co wiem, w tym temacie są realizowane.
Tymczasem tramwaje z nowej zajezdni mają już funkcjonować od września, a przez najbliższe wakacje będzie trwało szkolenie całej obsługi, jeżeli chodzi o obsługę nowego obiektów, znaczy nowych obiektów, tramwajów, no i oczywiście o przewiezienie wszystkich tramwajów z starych zakładów na nowy zakład. No i najważniejsze, muszą się skończyć prace przy przebudowie torowiska od Ronda Żaba, które mają się zakończyć do końca tego miesiąca i o tym jeszcze zobaczycie jeden film w tym miesiącu z Zjazd do Zajezdni Annopol. Tymczasem kolejny film z tej serii pojawi się najprawdopodobniej za miesiąc, jeżeli chodzi o samą zajezdnię Annopol. I mam nadzieję, że mi się uda dogadać z tramwajami i jeszcze wpadnę tutaj, może nawet niekoniecznie na budowę, ale chociaż, żeby zobaczyć, jak trwają prace przy szkoleniu całego nowego zakładu, no i oczywiście przy przeprowadzce. I jak to wszystko funkcjonuje w praktyce, bo chyba to jest najważniejsze, prawda? Budowa budową, ale jak to wszystko będzie funkcjonować ostatecznie? Do zobaczenia. Cześć!